Cześć, witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj mój pierwszy test, no, taki pierwsze odczucie nowej kolekcji Belle. W skład kolekcji wchodzi zestaw róży do modelowania policzków. Tutaj mamy kolorowe cienie do powiek. W ogóle tutaj jakie kolory. I tutaj... Tu niby są róże, ale mam wrażenie, że ten tutaj to taki jakby bronzer, nie? Do tego są jeszcze dwa takie dokładnie kolorowy liner w żelu. Jest różowy i jest żółty. I ostatnia rzecz, no właściwie nie, ostatnią, którą mam ja, to jest... żelowy rozświetlacz do twarzy i ciała. To on jest taki żelowy właśnie. Ja bardzo jestem jego ciekawa. W skład tej kolekcji wchodzą jeszcze dwa lakiery do paznokci. Chyba żółty i właśnie różowy. Takie neonowe, zbliżone do tych linerów. Zacznę sobie od dokończenia konturowania twarzy. Czyli wezmę to... Sweet Melody Blush, ten zestaw róży do modelowania policzków. Pędzel do rozświetlacza wezmę. Nie, to jest róż. Patrzcie, nabrałam na pędzel, tylko tutaj ten jeden. I on jest różowy. No dobra, wezmę ten jeden. Zobaczmy. Dość mocno się sypie. Tutaj dotknęłam pierwszy pędzel i mam wrażenie, że zrobiłam tak jakby plamę. Dość ciężko mi jest go... Tak średnio to wygląda. To w takim razie dzisiaj nie użyję bronzera, skoro już zaczęłam od różu. Nie, no teraz trochę lepiej to wygląda. Bardzo ładny kolor, taki brzoskwiniowy lekko. Chociaż mam wrażenie, że totalna brzoskwinka to będzie ten w środku. Może ja sobie wezmę nowy pędzel. A może nawet ten sam pędzel. I na drugi policzek może nałożę ten środkowy róż. Dość mocno się sypie. No, ten już jest ładniejszy. W opakowaniu wydawał się bardziej brzoskwiniowy, ale to jest taki różyk. Tutaj nie wiem, czy mi się trochę za dużo nie nałożyło. Ale kolory bardzo, bardzo mi się podobają. I ten, który wydaje się troszkę ciemniejszy. I ten, naprawdę ekstra. Co myślicie? Ładnie się prezentują te róże. Też mam wrażenie, że niesymetrycznie nie je nałożyłam. I tutaj tak... Może bardziej na policzku. Może trochę wyżej. O. Zdecydowanie trochę lepiej. Wezmę sobie teraz ten rozświetlacz. Tylko kurde, ciekawa jestem, czy nie lepiej by było może go palcem nałożyć. Albo jakimś, o może płaskim pędzlem. Może go najpierw rozrobię na dłoni.
No bardzo ładne. Rozświetlacz na mokro. To chyba nie moja bajka. Naprawdę piękna tafla. Ale ciężko ją rozetrzeć. Właściwie on już zasechł. Może dołożę odrobinę. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tylko do tego nakładania na mokro, to chyba musiałabym się po prostu przyzwyczaić. Tu z tej strony w ogóle trochę za dużo tego różu. Mam wrażenie. Ale rozświetlacz to sztos. Naprawdę piękna tafla. Bardzo ładnie wygląda. W ogóle nie wiem, czy tutaj ta kamera oddaje, jak to ładnie wygląda. I szybko wysycha. Na przykład tutaj to już trochę. Słabiej widać. Nie, ale widać. Fajne. Naprawdę. Ekstra. Bardzo mi się podoba. Taki złoty rozświetlacz. Dobra, to przejdźmy sobie do cieni do powiek, bo w sumie tego jestem ciekawa i próbowałam się już zastanowić, co tutaj by wykombinować, bo to są takie wszystkie odcienie matowe, takie jakby pastelowe, chociaż ten róż to chyba nawet neonowy bym powiedziała. Dobra, coś się wymyśli. Wezmę sobie pędzelek taki kuleczkowy, albo nie, może najpierw wezmę jakiś płaski. Płaski pędzelek i może tutaj na brzeg bym wzięła ten niebieski. Może rozetrę korektor. Bo trochę mi się zebrał. No na razie bardzo fajnie. Pierwsze wrażenie, dość dobrze się rozciera, ale też się wytraca troszeczkę. Trzeba dokładać. Ale w ogóle się nie osypał.
Dalej wezmę sobie może ten taki pomarańczyk. Bardzo ładny ten kolorek. Przepiękny. Taki koralowy. O, ale ten troszkę mi się osypał. Może za dużo na pędzel wzięłam. No, przecudowny ten kolor. Odcienie bardzo ładnie się ze sobą połączyły. Wygląda super. Może wezmę sobie taki kuleczkowy pędzel. Wezmę trochę tego żółtego. I może rozblenduję sobie górną granicę. Zastanawiam się właśnie, czy to zrobić żółtym, czy pomarańczowym. Chociaż żółty może tu by lepiej pasował, a tam różowy. Może tak zrobimy jednak. Może żółty tu. Trochę za duży ten pędzel. Za duży ten pędzel wzięłam. Wezmę sobie jakiś mniejszy. Wezmę go od razu w wewnętrzny kącik. Chociaż ten żółty jakby był trochę bardziej neonowy, to wydaje mi się, że byłby troszeczkę lepszy. Bo to jest taki brudny żółty. Bardzo ładnie się ze sobą łączą. Naprawdę świetnie to wygląda. Dobra, to może wezmę jednak trochę, ale dosłownie odrobinę tego różu na jakąś dużą kuleczkę. Rozpracuję go sobie w dłoni. Nie wiem, czy to był dobry pomysł z tym różem. Chyba jednak trochę za duża ta kulka. Może jakbym wzięła coś mniejszego? Mniejszy pędzel znaczy. No, zdecydowanie lepiej to wygląda niż na tym drugim oku. Może ja sobie to jakoś zniweluję, może tym pośrodku do wyczyszczenia. Albo korektorem. Dobra, wyczyściłam trochę i spróbuję poprawić ten róż tutaj, na górnej granicy, rozblendować.
No, ale tak wygląda dużo lepiej. Naprawdę dużo lepiej wygląda. Okej. Dobra, jak Wam się podoba? Góra? Dla mnie bomba. Wszystkich kolorów użyłam. Tutaj to nawet jak się ten różowy z niebieskim zmieszał, to nawet wyszedł fioletowy, więc git. Dobra, może coś na dolną powiekę byśmy dorzucili. Może tak samo jak na dole, znaczy na górze. Tutaj odrobina niebieskiego. Tego koralowego, takiego pięknego. Nie wiem, czy trochę nie za bardzo to wygląda, ale naprawdę cienie są świetne, dobrze napigmentowane, idealnie się rozcierają i się ze sobą łączą. Można naprawdę ombre zrobić, nawet tutaj można zauważyć, to jest niebieskie, tu fioletowe i tutaj różowe. No jak dla mnie może trochę za dużo wyjechałam tutaj na górę, ale chciałam po prostu sprawdzić wszystkie te cienie. I naprawdę, powiem Wam, są zarąbiste. Ekstra. Dodać trochę różu. Jak szaleć, to szaleć. No. Trochę przygięłam. Przez to dokończenie dolnej powieki makijaż wydaje się taki dość bardziej spójny. Daria tu przyszła na chwilę i powiedziała, że jej się kompletnie nie podoba. Ale wydaje mi się, jest naprawdę fajnie. Ten rozświetlacz, no po prostu boski. Cienie naprawdę też są ekstra. Zastanawiam się. Chociaż nie, błysku tu nie potrzeba. To jest takie szaleństwo kolorów, że jest git. No i teoretycznie zostały nam do przetestowania tylko te linery, tylko zastanawiam się, jak je dać. Czy po prostu zrobić sobie żółtą kreskę? Albo na jednym oku zrobi żółtą, a na drugim zrobi różową. I zobaczymy, która będzie lepiej pasować. Dobra, zobaczmy może najpierw palcem konsystencję. No, taka... żelowa. Żelowa. Jest bardziej neonowa niż brudny żółty. Zastanawiam się, czy to będzie pasować tutaj. No, ale dobra. Sprawdźmy, biorę trochę na pędzel. Trochę boję się w ogóle go dotknąć na oko. Tak bardziej mi się maluje rzęsy niż... O, teraz lepiej, wziąłem więcej produktu. Dam tylko na linię wodną chyba. Zaraz jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądać. Bo ten neonowy żółty z tym brudnym żółtym to tak trochę się gryzą.
bardzo spoko wygląda to żółte. Wyciągać kreskę. Nie do końca wiem, jak z tym pracować w ogóle. Taka, nie większa, naprawdę. Chyba nie ma potrzeby naprawdę większej kreski. Ja mam wrażenie, że ja bardziej swoje rzęsy maluję na to żółto, niż swoją powiekę. Ale nie, jest ok. Wydaje mi się, że lepiej by było tutaj w ogóle ten liner malować pędzelkiem, może nie takim jak ja to robiłam, tylko bardziej o coś takiego, może bardziej miękki, żeby był i z trochę dłuższym włosiem. Dobrze, zobaczmy różyk. Chociaż lewe oko trochę ciężej mi malować. O, ten to neonik totalny, jeszcze bardziej neonowy niż ten tu na kuszę. No, tym to w ogóle już nie umiem malować. Nie umiem malować w ogóle lewego swojego oka. Bo ta kreska zawsze mi taka gruba wychodzi. Nie, to już lepiej ten żółty na tym oku by wyglądał. Patrząc na to oko i na to oko, to mam wrażenie, że to jest troszkę... znaczy no, to jest prawe, więc zawsze będzie lepsze. Jeżeli ktoś lubi pracować z mokrymi produktami i umie to robić, nie tak jak ja, no to uważam, że naprawdę ekstra. No jak? Taki bardzo zwracający na siebie uwagę ten makijaż mi wyszedł. To oko z tą żółtą kreską dla mnie trochę lepiej wygląda niż to oko z tą różową kreską. Ale jako cienie do powiek to ekstra wyszło. Nie mogę przestać się zachwycać tym rozświetlaczem. Naprawdę, jest boski. O, nawet zauważyłam, że mi się tu trochę włosy rozwaliły. Ale to nic. Dobra, właściwie makijaż skończony. Bardzo jestem ciekawa waszych opinii. Czy w waszych Biedronkach jest już ta kolekcja? Bo ja dopiero dorwałam ją dokładnie, dosłownie dzisiaj. Pół godziny czy godzinę przed tym, zanim siadłam robić makijaż, dopiero ją z Biedronki przywiozłam. Powiem tak, na podsumowaniu, róż trochę za słabo dla mnie się rozciera, ale kolorystycznie to jeden i drugi bardzo ładne te róże. Rozświetlacz, no to jest po prostu jakiś sztosik. Ekstra są, taka tafla, dosłownie tym nie mogę przestać się zachwycać. I cienie naprawdę są dobrej jakości, mocny pigment. Ja dałam jako bazę korektor tylko, a naprawdę kolory nie wyblakły, są bardzo wyraźne, ładnie się ze sobą łączą. Ekstra pigment, to trzeba przyznać. Naprawdę ekstra pigment.
A co do tych linerów, to chyba nie moja bajka. Ja jednak zdecydowanie wolę, jeżeli mam produkty do malowania suche. Nie, jakoś nie mogę się przekonać do malowania siebie produktami i robić to na mokro. Bardzo jestem ciekawa waszych opinii. Podoba wam się makijaż? No powiem, mi tak średnio mi się podoba. Trochę naprawdę za wysoko wyjechałam, ale chciałam sprawdzić jakość tych cieni. I właśnie chciałam, żeby ten róż nie był taki blady, tylko właśnie był taki intensywny, żeby zobaczyć, jak się łączą te cienie tutaj, czy da się je rozetrzeć, ale jak widać, da się, naprawdę da się rozetrzeć do takiej bardzo delikatnej chmurki. Bardzo nawet tutaj, jak się połączyły, to zmieniły kolor, więc można sobie tam dobierać i mieszać, jak się chce. No, mega jestem zadowolona. A za dzisiaj bardzo wam dziękuję. Komentujcie koniecznie, jak wam się podoba. Czy więcej chcecie makijaży, czy więcej może testów kosmetyków, jakichś nowości. Bardzo jestem ciekawa waszych opinii. Także dajcie znać. Za dzisiaj to tyle. Do zobaczenia za tydzień. Pa!